Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj swoje exposé wygłosił nowy premier Polski, Donald Tusk. 16 lat temu, bo 8 lat przed PiS-em rządy w Polsce przejęła Koalicja Obywatelska, wtedy jeszcze Platforma Obywatelska i PSL, więc wtedy premierem także został Donald Tusk. W tamtym czasie jego exposé trwało 3 godziny, drodzy Państwo. No, nikt już nie pamięta, co on tam wtedy mówił w tym exposé. To dzisiejsze exposé trwało około mniej więcej 20 minut. Rozpoczęło się od podziękowań. Wielu grupom społecznym Donald Tusk dziękował za wspólne zaangażowanie, za podjęcie wysiłku w celu pokonania pisowców. Potem Donald Tusk przeszedł do odczytania manifestu zwykłego, szarego człowieka, Piotra Szczęsnego. 15 punktów właśnie tego manifestu, tych protestów w zasadzie, bo wszystkie te punkty rozpoczynają się od słowa protestuję przeciwko i tak dalej, więc te punkty zostały przez Donalda Tuska wszystkie odczytane. Ja je, drodzy Państwo, pokrótce, nie wszystkie, ale niektóre omówię, te, które uważam za najistotniejsze. Natomiast ten manifest został napisany przez Piotra Szczęsnego, który był swego rodzaju takim aktywistą społecznym w swoim czasie, bo on się, drodzy Państwo, podpalił. On dokonał samospalenia na koniec października 2017 roku, protestując przeciwko rządom pisowców. Ten manifest w zasadzie jest skierowany, to jest protest skierowany przeciwko ówczesnej władzy w Polsce, jeszcze za czasów pierwszej kadencji Sejmu pisowskiego, bo potem jeszcze była druga kadencja, bo to było 6 lat temu. Więc Tusk cytuje słowa tego manifestu napisane przez Piotra Szczęsnego, który się podpalił. Na koniec tego manifestu napisał jeszcze, że on obarcza winą za swoją śmierć pisowców. A więc samobójca napisał manifest, w którym wzywa wszystkich ludzi do działania, do podjęcia aktywności i mówi w tym manifestie, tam na końcu jest takie podsumowanie, takie konkluzje, że nie siedźcie tam po prostu z kolegami przy piwku i nie, prawda, rozprawiajcie o tym, dlaczego się tak w Polsce źle dzieje. Nie, nie, nie. Tylko musicie wyjść na ulicę, musicie działać i tak dalej. I następnie sam ten człowiek się podpalił. No był to, nie dość, że był to człowiek chory, to był to jeszcze człowiek słaby, bo wyobraźcie sobie sytuację, drodzy Państwo, że w czasie II wojny światowej Niemcy napadają na Polskę, no i wszyscy biorą benzynę i w ramach protestu się oczywiście podpalają, rezygnując oczywiście z udziału, bo silny człowiek podejmie oczywiście obowiązek i odpowiedzialność walki, a słaby człowiek zejdzie ze sceny. No tak, na tym to polega, drodzy Państwo. Ja o kwestii samobójcy pisałem także w swoich eseistycznych książkach. Samobójca obarcza zawsze społeczeństwo. On bardzo dużo widzi i on bardzo dużo czuje, natomiast jego śmierć to jest obarczeniem społeczeństwa, że nie reagują oczywiście na sygnały, które on sam wysyła, bo tak działa po prostu ten umysł i w tym manifestie zostało to potwierdzone jednoznacznie, bo Piotr Szczęsny obarczył właśnie pisowców za to, że dokonał tego samospalenia. Ale po co się podpalać? Jaki to ma sens? Chciał, żeby mu pomnik postawiono teraz, chciał być bohaterem wolności, rezygnując z tym samym, oczywiście z mozolnej pracy, jaką ja na kanale wykonuję każdego dnia od lat tutaj i jeszcze wcześniej także, bo równie dobrze ja też w ramach protestu mógłbym po prostu takiego czynu dokonać i co? Chciałbym wówczas myśleć, że zostanę uznany za bohatera narodowego, tak? Którego teraz wszyscy będą hołubić, więc ja nie do końca rozumiem, dlaczego Donald Tusk w ogóle cytuje słowa człowieka chorego, który zrzucił obowiązek na innych ludzi, to wy sobie tam idźcie i walczcie o tą wolność, prawda, i tak dalej, bo on jak się podpalał, to jeszcze puścił sobie taką piosenkę w tle, tam leciała, bo to przed Pałacem Kultury było, wolność kocham i rozumiem, chłopcy z placu broni. Bardzo charakterystyczna piosenka również ludzi, którzy wiele czują, ale no, z racji tego, że są słabi i nie są w stanie podjąć działań na rzecz takiej aktywności wolnościowej, no to wybierają albo alkohol, albo narkotyki. Przeróżne tego typu sytuacje już miały miejsce. Więc, drodzy Państwo, samobójca staje się autorytetem teraz w Sejmie dla Donalda Tuska, człowiek, który nie obarczył jednak społeczeństwa, bo przecież to społeczeństwo wybiera, drodzy Państwo, wybiera
tych ludzi, którzy są przedstawicielami następnie władzy, i władza doprowadza do ruiny oczywiście ten cały system, jakikolwiek by nie był, jeśli się ta władza oczywiście rozpanaszyła, tak jak pisowcy, więc nie obarczył społeczeństwa, on obarczył pisowców, ale to ludzie przecież nie biorą odpowiedzialności za to, jakich ludzi wybierają. No teraz może się okazać, że na przestrzeni kolejnych 4 lat kadencji tego Sejmu znowu ktoś dokona samospalenia. No i po co, komu to jest potrzebne, jak w dalszym ciągu w ogóle porozumienia w tej kwestii nie ma. Samobójcy w ogóle bardzo mają wysoką wrażliwość, prawda? Wysoka wrażliwość samobójcy. On tyle rzeczy widzi, że on się załamuje pod ciężarem tych rzeczy, ale właśnie silny człowiek, bo ja mam bardzo wysoką wrażliwość, ja też widzę masę mankamentów i patologii, o których opowiadam, ale siła człowieka powoduje to, że się nie poddaje, że potrafi udźwignąć ciężar tego, co zauważył i następnie przeciwdziałać aktom tej patologii. Ale o tym, drodzy Państwo, opowiadam w filmie, który pojawił się na karcie u góry ekranu. Te eseje oczywiście dotyczące samobójców i zabójców znajdziecie Państwo także w mojej książce Najlepszy z możliwych światów. Jeśli ktoś chce, to oczywiście zachęcam Państwa do zakupu. Więc ten człowiek, Piotr Szczęsny, jest autorytetem dla Donalda Tuska. W moim mniemaniu nie jest to żaden autorytet. Żaden, absolutnie, bo takie protesty, takie manifesty, bo tam jest protestuję cały czas przeciwko łamaniu praw człowieka, przeciwko łamaniu praw demokracji, prawda? No demokratycznie PiS został wybrany. PiS został demokratycznie wybrany. Demokracje i tak skażą nas na ciągłe niepowodzenia, bo demokracja to jest w ogóle ustrój ludzi chorych. To są rządy motłochu, który zawsze sprowadzi na siebie jakąś katastrofę, bo filmy o demokracji, drodzy Państwo, to ja już także na kanale przecież mam. Demokracje skazały Sokratesa na śmierć, wybrały Adolfa na kanclerza Niemiec i w dalszym ciągu te demokracje, którymi można manipulować i sterować, wystarczy tym ludziom tylko coś obiecać. Jak się im tylko coś tam obieca, politycy już wiedzą, co obiecywać, to ten motłoch tam pójdzie oczywiście, a ten zwykły szary człowiek, bo to jest manifest zwykłego szarego człowieka, który ma coś do powiedzenia, nie jest w stanie po prostu przekrzyczeć tego tłumu ludzi, który otępiony tam po prostu pójdzie, bo on o jakąś wolność walczy. Wolność może być zawsze od czegoś, a nie do czegoś. Wolni możemy być od złudzeń po prostu. I głosy jednostki są najważniejsze w kwestii postępu kulturowego. Politycy powinni oddawać głos jednostkom, które poszerzają zdolności poznawcze i postrzegawcze innych ludzi, ażeby zło moralne mogło się zmanifestować w tej przestrzeni publicznego życia, bo jeśli to zło się nie zmanifestuje, jeśli ono nie wejdzie w układ tych sił naszego codziennego porządku, czyli rezygnacji z władzy, bo ludzie generalnie poszukują władzy nad innymi, to jest ich zaciekła walka, a tutaj chodzi o otwarcie na zapłodnienie intelektualne i moralne, więc ludzie, którzy piszą tego typu manifesty, to są ludzie obłąkani po prostu. Obłąkani. On protestuje tam na przykład ten Piotr Szczęsny, a to czytał Donald Tusk, przeciwko temu, żeby, tak jak w przypadku PiSu, prawda, był prezes Kaczyński, który wydawał rozkazy wszystkim politykom, czyli taki centralny port decyzyjny, tak byśmy to powiedzieli, siedzi Kaczyński przy pulpicie, naciska guziki, wysyła rozkazy, prawda, ty wykonasz to, ty tamto. Jeden człowiek stał się dyktatorem w tym kraju. Ale i on się sprzeciwia temu, żeby takie rozkazy były wydawane, ten Piotr Szczęsny w tym manifeście. No a przecież już się mówi wielokrotnie o tym, że Tusk jest przecież pieskiem Brukseli. Że on przyjechał do Polski, żeby spłacić długi swoim brukselskim patronom, którzy go tam promowali, bo liczą na to, że jednak Polska stanie się posłusznym Niemcom oczywiście państwem, bez wpływu na cokolwiek. Więc tak naprawdę w tym manifeście Tusk sam jakby sobie zaprzecza, bo on będzie po prostu realizował te postulaty Unii Europejskiej. To będą dyrektywy Unii Europejskiej, bo Tusk nie jest po prostu samodzielnym politykiem. Nie jest samodzielnym politykiem zdolnym do tego, żeby jakiekolwiek decyzje podejmować. No już to pokazał, no bo przejął na przykład już program PiS-owców. Rewaloryzację 500+, zamienił na 800+ i od nowego roku to teraz Tusk rozdaje pieniądze, mimo że jak Kaczyński zaczął pieniądze rozdawać, to oczywiście był krytykowany z każdej strony, ze strony Tuska także. Teraz się okazuje, że śmiało można zwyczajnie, drodzy Państwo, te prawda, programy
ideowe, polityczne pisowców przenieść na swój własny program. I w tym manifestie jest cała masa bzdur, w ogóle to exposé to jest rodzaj jakiejś głupoty kompletnej. Ci ludzie nie mają pojęcia, co oni robią, nie mają pojęcia, a przy tej okazji są jeszcze po prostu skrajnymi idiotami, powołującymi się na innych idiotów, jak ten Piotr Szczęsny, wielki bohater. Mieliśmy teraz, bo tam jest, w tym manifestie jest także, protestuje przeciwko religii smoleńskiej. To teraz, przepraszam za to słowo, bo aż na usta mi się pcha po prostu przekleństwo. To teraz mamy mieć co? Mieliśmy religię smoleńską, to teraz będziemy mieli religię szczęsną w takim razie, tak? Nieszczęsną, bo człowiek wziął, oblał się benzyną po prostu i odszedł z pola walki. No przecież to jest wariacja kompletna. Tusk to jest polityk, który tym expose się po prostu ośmieszył. Dlaczego wy chcecie temu Tuskowi w ogóle ufać? Dlaczego? Przecież powiedzmy jasno i wyraźnie, w tym kraju nie ma uczciwych polityków. Nie ma uczciwych polityków. To jest dziadostwo intelektualne, to jest impotencja intelektualna. Jeden wariat poganiany przez drugiego wariata. Z tym pajacem Hołownią po prostu na czele, bo jak widzę tego wariata, to aż mnie po prostu rozdziela. On chce po prostu blasku tych światełek, przycisk, prawda, z YouTube'a. On się prawdopodobnie, drodzy Państwo, masturbuje w nocy. Tak jest opromieniony tym blaskiem tej chwały, będąc drugą osobą w państwie, no i w przyszłości on by chciał także być prezydentem. I kto wie, czy nim nie zostanie. Więc, drodzy Państwo, to jest rzecz po prostu śmieszna. To jest śmieszna rzecz, jeśli ktoś jest człowiekiem mądrym, albo jest człowiekiem, którego IQ jest nieco wyższe, to od razu się na rzeczy pozna. I w tym expose i oczywiście w tym manifestie zwykłego, szarego człowieka jest też taki punkt, że Piotr Szczęsny protestuje przeciwko umniejszaniu roli autorytetów takich jak Lech Wałęsa. I to czyta także Donald Tusk. To teraz ja zadaję jedno pytanie. To ten Wałęsa to był TW, tajny współpracownik Bolek, Służby Bezpieczeństwa, czy nie był? Bo ja już przyznam szczerze, że straciłem orientację w tym. Co chwilę, oczywiście, Lech Wałęsa kogoś do sądu podaje o zniesławienie, prawda? Są takie sytuacje. Ktoś zniesławił, prawda, Lecha Wałęsę, nazywając go agentem Służby Bezpieczeństwa, prowadzonym przez Kiszczaka i wprowadzonym przez Kiszczaka na urząd prezydenta Polski. I sądy oddalają te pozwy, bo przedstawione dowody przez dziennikarzy jasno i wyraźnie sugerują, że on był jednak agentem Bolkiem. TW Bolek. Więc o co chodzi tak naprawdę? Autorytet Lech Wałęsa, ojciec wolności, pojawia się w Sejmie. On tam zresztą siedział na trybunie honorowej Lech Wałęsa podczas tego expose, które wygłaszał, czytał w zasadzie, bo Tusk grał śmiercią ludzką, zagrał ludzką śmiercią. Nie wiedział, co powiedzieć po prostu. To wziął manifest, przeczytał. Manifest napisany przez wariata, bo taki manifest to każdy może napisać. Każdy jeden. Kwestią jest oczywiście czuć to wszystko, co ten człowiek czuł, ale nie dokonywać czynu tak haniebnego jak samobójstwo w tej sprawie. Nie było podstaw do tego, żeby to zrobił. Żadnych. Nie wiem, gdyby był chory, ewentualnie mógłby być usprawiedliwiony. Gdyby był chory fizycznie, nie mógłby bólu znieść i tak dalej, to takie czyny są wtedy zrozumiałe. Ale w tej sytuacji, kiedy człowiek musi podnieść ciężar obowiązku tego, co zauważył i wziąć odpowiedzialność za to nie. Więc w kwestii tego Wałęsy, to on jest tym agentem już, czy nie jest tym agentem? Bo ja już mówię, ja już straciłem w ogóle rozeznanie. O co chodzi? Tyle się mówiło, tyle lat się mówiło o tym, że to był agent po prostu Służby Bezpieczeństwa. Cwaniaczek, który swoje życie po prostu uratował tylko dzięki temu, że w układy ze Służbą Bezpieczeństwa oczywiście wszedł. A teraz już się okazuje, że w expose po prostu premiera Tuska pojawia się Lech Wałęsa jako autorytet. Więc ja, drodzy Państwo, naprawdę jestem w zasadzie rozbawiony tym expose, całym tym cyrkiem, który się w Sejmie pojawił, ale ja nie dokonam, no proszę wybaczyć, nie dokonam aktu samospalenia, chociaż byłoby to widowisko naprawdę spektakularne, ale może coś przygotuję w okresie świątecznym w ogrodzie, no nie wiem, zrobię jakąś taką szopkę na przykład, którą podpalę, to będzie widowiskowe przedsięwzięcie.
No tak, no bo to się fajnie ogląda. To się fajnie ogląda, no bo w tamtym czasie, kiedy on to zrobił, to nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale o tym się mówiło, o tym było bardzo głośno. Ale odważny człowiek miał czelność się sprzeciwić systemowi. No to tak się sprzeciwił właśnie, że się nie sprzeciwił. To się nie sprzeciwił, bo zejść to jest oczywiście, w każdej chwili można to zrobić, zejść ze sceny. Niech inni tam robią to, a ja poproszę pomnik. To teraz mieliśmy pomnik, prawda, tych schodów smoleńskich, to teraz będziemy mieli pomnik jakiegoś szczęsnego nieszczęśliwca, który napisał jakiś głupkowaty manifest, nie rozumiejąc tak naprawdę, na czym opiera się mechanizm życia. O czym na kanale wielokrotnie mówiłem, że nie zmienimy niczego w tym kraju, jeśli zło moralne nie będzie w naszym systemie myślowym, intelektualnym, intuicyjnym uczestniczyło jako coś, co będzie nam dawało wzajemny pożytek, gwarantujący nam życie poprzez wspólną dialogizację, polegającą na rezygnowaniu z władzy w tym momencie, gdy ktoś podpali zaciemniony obszar naszego doświadczenia. O tym mówię oczywiście w tym filmie, który pojawił się na karcie u góry ekranu. Więc, drodzy Państwo, z mojej strony to na dziś wszystko. Kłaniam się nisko, pozdrawiam bardzo serdecznie.